Wydawnictwo Nowy Res prezentuje Piotr Witwicki, Petarda. Fragmenty powieści czyta Tomasz Śliwiński. Rozdział trzeci. Ustawka. Nigdy nie używałem grzebienia. Nigdy też nie miałem brody, ani tym bardziej wąsów. Całe moje dorosłe życie w lustrze widzę z grubsza tak samo. No, może poza tymi chwilami, gdy mam rozbity ryj. Wtedy unikam lustra. Leżę na łóżku i golę się elektryczną maszynką. Teraz wyłączyłem ją i dalej słyszałem to irytujące bzyczenie, bo gdy po walce mija ból bani, to pozostaje szmer. Nadchodzą kolejne dni, a coś szumi, jakby w środku latała mucha, która nie pozwala zebrać myśli. Nie pamiętam, czy wychodząc z domu zgasiłem światło. Zamknąłem drzwi i wyłączyłem gaz. Kilka razy okazywało się już, że nie, jakbym był za szybą. Słowa docierają wolniej. Myśli krążą dłużej. Nie mogę wykonywać dwóch rzeczy jednocześnie. Z jedną też bywają problemy. Jadę samochodem i trzymam się kurczowo wszystkich ograniczeń prędkości. One trochę usprawiedliwiają to, że jadę jak ostatnia pizda. Boję się, dlatego zaciskam ręce na kierownicy. Jestem przerażony tym, co dzieje się na drodze. Pełno aut wokół, zmieniają się światła i pojawiają się ludzie. Z całych sił wytężam umysł. Okej, zielone. To jadę. Nie, piesi zatrzymali się dobrze. Tylko proszę już bez żadnych gwałtownych ruchów, żadnych alarmów i niespodzianek. Śpiewa w radiu jakiś smętny koleś. Potrzebuję tego samego. Potrzebuję pustej jezdni. Gdy docieram na miejsce, czuję ulgę. Wysiadam, choć zaraz muszę się wrócić. Zamknąłem samochód czy nie? Zaciągnąłem ręczny? Patrzyłem już dwa razy, ale nie jestem pewien. Przed chwilą było zamknięte, ale jak sprawdzałem, mogłem otworzyć. Może powinienem jeszcze się wrócić. Myśli latają po głowie, a ja staję przed drzwiami olbrzymiego seks-shopu. Tu zawsze panuje dobra atmosfera. Może ciasteczko? Na progu różowej krainy przywitała mnie Sabina. Nie, dzięki. Miała czerwone szpilki i czarną miniówkę. Okrągłości wyłaniały się z każdej strony, ale sytuację trochę ratowały długie nogi. Nikt nie dałby jej tych 40 lat. Sabina była partnerem biznesowym Baryły. Tak się przedstawiała, choć w gruncie rzeczy była po prostu burdelmaną. No, może kimś więcej, bo rzeczywiście miała nosę do interesów. Swoją karierę zaczynała w Anglii. Pojechała tam do pracy wraz z kilkoma kolegami. Wcześniej kręciła z każdym, a gdy założyli burdel, zaczęła w nim pracować. Gdy jej przyjaciele trafiali potem kolejno do paki, ona przejęła stery. Interes trzymała stalową ręką, ale dbała też o dobry kontakt z dziewczynami. Po roku miała całą sieć, po dwóch małe imperium. Wtedy zrobiło się wokół niej gęsto. Koledzy zaczęli wychodzić z więzienia i domagać się kasy z biznesu, który wciąż uważali za własny. Szybko przepędziła ich obstawa Sabiny. Tak zaczęła się polsko-polska wojna w środku Anglii. Lokale płonęły, a ulicami popłynęła krew. Sabina po kilku tygodniach miała dosyć. Wróciła do Polski, gdzie szybko zaczęła interesy z Baryłą. Słyszałam, że będziesz znów walczyć, misiaczku. Sabina ledwo trzymała się na nogach, ale była w świetnym humorze. Całe moje życie to walka. No tak, przytaknęła, ale nie bardzo chyba złapała, co mówię. A ty widzę już po kilku drinkach. Mam dziś urodziny. Tak właśnie myślałem. 100 lat słońce. Powiedziałem po kilku drinkach, by nie zrobić jej przykrości. Tak naprawdę była po kilku tysiącach drinków, które piła nieustannie od kilku lat. Sabina swoje urodziny świętowała przez cały rok. Była profesjonalistką. Choć całe dnie chodziła nawalona, wszystko miała ogarnięte na czas. Idziesz?
zapytał baryła, który był w podobnym stanie. Najpierw się zatoczył, a potem zakręcił wokół własnej osi. W czasie obrotu złapał za karton z dmuchanymi lalkami. Ty też łoisz od rana? Nie, od wczoraj, chodź na zaplecze. Na tyłach mieściło się coś na kształt biura. Wszędzie walały się pornosy. Był też Oczko, nasz dawny kumpel z podwórka. Stał przy ścianie w przyciemnianych okularach. Oko stracił jako dziecko. Założył się z kolegą, czy wyjmie je widelcem. Wygrał złotówkę. Gdy byliśmy młodsi, baryła ciągle do niego mrugał. Oczko szybko wpadał w szał i biegał za nim po całym osiedlu. Nigdy go nie dogonił. Potem stali się nierozłączni. Gdy baryła rozkręcał kolejne interesy, Oczko mu pomagał. Zaczynali praktycznie jako dzieciaki, sprzedając na targu pirackie płyty. To były czasy, gdy w takich miejscach można było kupić heroinę, polon i bliźniaki. Na tym tle baryła prezentował się jak prawdziwy rekin biznesu. Wielki karton wypełniony podróbkami Madonny, Ace of Base i Various Monks trzymali z Oczkiem pod garnkami. Gdy przychodziła policja, baryła stwierdzał, że jeśli w pobliżu jest jakiś pirat, to musi to być ten koleś. I pokazywał Oczka w przepasce. Policjanci wybuchali śmiechem. Dostawali jeszcze jakieś płyty Metalliki czy Iron Maiden, ewentualnie smerfne hity dla dzieci i wracali do domu. Oczko nie bardzo ogarniał, ale zawsze się przydawał. Był pracowity i wszystkie swoje siły skupiał na pilnowaniu porządku. Często sugerował, że jest Niemcem. Nikt nie wiedział właściwie dlaczego. Teraz Oczko siedział jak na szpilkach i obserwował baryłę. Ten podszedł do barku i wyciągnął małą butelkę Jacka Danielsa. Usiadł i podrzucając ją w dłoni, zaczął mówić. Będzie gala. Walką wieczoru jest starcie dwóch dziadów, czyli jak oni to nazwali, zastanowił się baryła, pojedynek legend. Bohen kontra Pantera. Wy będziecie się bić przed nimi. W tym momencie wypadła mu z ręki butelka. Masz być dla brzytwy przetarciem przed walkami w USA. Nikt nie będzie na ciebie stawiał oprócz nas, mówił schylając się po butelkę. Szybko stracił jednak równowagę i padł na podłogę. Zastygł. Oczko ruszył na pomoc. Żyjesz? Pijesz? Żyjesz. Wyraźnie zadowolony ze swojej odpowiedzi baryła, podniósł się i podszedł do szafki, z której wyciągnął wielki wibrator. Zwrócił się ku kalendarzowi z dziewczynami i zaczął na nim pokazywać cycatą latynoskę. Będziesz bił tu, plastikowy kutas wskazywał cycki. Będziesz walił na tułów. Na tułów wali się w inne miejsce, wtrąciłem. Spoko, żartowałem. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo brzytwę załatwimy my. Ty i Oczko? Oczko niemal podskoczył i zrobił przerażoną minę. Nie, ja z Igorem. A dlaczego Igor? Podobno brzytwa dobierał się do jego córki. Igor był tajemniczym gościem. Cichy, ale w branży znali go wszyscy. Wiedziałem, że jest drugim trenerem mojego przeciwnika. A skąd ty go właściwie znasz? Siwy go zna. Leżeli byli razem w jakimś sanatorium. Siwy to mój trener. Niegdyś legendarny zawodnik wagi średniej. Jego sportową karierę zniszczyły kontuzje. Od pewnego czasu nękają go wszystkie choroby świata. Pogadamy dziś o tym w nokaucie. Będę tam miał dla ciebie małą niespodziankę.